Siema, wczoraj był materiał, natomiast wyszły również informacje, w czwartek o godzinie 19 i zapowiedziało Team of the Year event, który musiał nadejść, natomiast jeśli chodzi o głosowanie, o jakiekolwiek informacje, które i jej nam opublikowało, no to troszkę dali to zaskoczeniem jak to wpłynęło na rynek no nie wpłynęło żadnej na dobrą sprawę paniki nie ma ludzie byli i tak do tego przygotowani i tak wiele przecieków nakręca ludzi na ten temat i już nie ma takiego szoku między innymi przez te przecieki jak było wcześniej natomiast pewnie panika nadejdzie. w tym materiale porozmawiamy sobie na temat team of the year jak to może wyglądać co jej zapowiedziało, jak to będzie wyglądać kalendarzowo? Kiedy ma być drużyna roku. Pogadamy na szybko, jak mogą zachować się karty grywalne, jak to wyglądało rok temu. Jakie ewentualnie inwestycje możecie poczynić, czy po prostu coś kupić, czy jednak poczekać. No i ogólnie podsumujemy sobie ten event, tak w zalążku, tak po prostu na samym początku, z tego powodu, że na dobrą sprawę kontent, który się wydarzy na przestrzeni następnych dwóch tygodni, może zmienić bardzo dużo rzeczy i dlatego wolałbym tu po prostu na początku wszystko podsumować, nastawimy się w pewnym kierunku, a potem na kolejnych materiałach będziemy ewentualnie ten kierunek troszkę korygować, żeby wyjść na tym evencie jak najlepiej handlowo. Wczoraj właśnie o godzinie 19 i jej opublikowało taki post, czyli, że wracają najlepsze karty na świecie. Team of the Year ma wystartować Dzisiaj, czyli w piątek, i właśnie o co tutaj chodzi? Chodzi głównie o to, że ma być głosowanie Team of the Year. Do końca nie wiemy, jak ten event będzie wyglądał: w sensie, czy to głosowanie będzie polegało również na nominowanych, tak jak było dwie edycje temu, czy jednak to będą po prostu tylko i wyłącznie możliwości zagłosowania, wybrania swojej drużyny roku. Natomiast głosowanie ma rozpocząć się w piątek, dzisiaj o godzinie 19. I z większości informacji, które posiadamy, ma wyglądać to tak: piątek. Napastnicy, sobota pomocnicy, niedziela obrona plus bramkarz. Tak ma wyglądać mniej więcej głosowanie. Głosowanie ma się ogólnie zakończyć dnia 17 stycznia. Wychodzi więc na to, że Team of the year, tak zgodnie z założeniami, że dzisiaj o 19 rusza event Headlinersów, to po prostu Team of the year wychodzi 21 stycznia. Stycznia, po prostu troszeczkę czasu zostawimy identycznie jak rok temu, wtedy było 22, ale po prostu ten sam piątek, można powiedzieć, który jest o dzień wcześniej, zaczynamy event Team of the Year. Wiadomo dodatkowo należy się nastawić, że nie będą wszystkie karty od razu w paczkach. Tutaj jest oczywiście wizualizacja. Mówiliśmy już, jak będzie wyglądało głosowanie. Eee, przy czym Warto zauważyć, 21 będą napastnicy, 23 na przykład pomocnicy, 25 defensywa i bramkarz, a potem będą wszystkie karty, cała 11 w paczkach. Oczywiście mogą pójść troszkę inną tendencją, niekiedy zaczynali od obrońców. W ostatnich latach zaczęli po prostu rozpoczynać event od napastników. Na pewno to generuje dużo większą sprzedaż, szczególnie na starcie wydarzenia, ale po prostu to będzie tak podzielone i zapewne i jej od tego nie odejdzie. I oczywiście jak z każdym kontentem związanym Zanim z FIFA w ostatnim czasie mamy przecieki, FoodSheriff już opublikował jakcy gracze mają być nominowani do głosowania napastników. Benzema, Chiesa, Ronaldo, David, Gerard Moreno, Grilish, Haaland, Immobile, Insigne, Kane, Lewandowski, Lukaku, Lautaro, Mbappé, Messi, Neymar, Oriazabal, Payet, Salah, Suarez, Tadic i Vlachowicz. Na szczęście nie było trudnych nazwisk, więc tutaj chyba jakieś gafy nie popełniłem. Te nazwiska mają dzisiaj o 19 być do możliwego ewentualnego wyboru, mają być kartami nominowanymi. Czy od razu będziemy mogli głosować według tego, co tutaj mogliśmy zobaczyć? Głosowanie rozpocznie się 10, czyli głosowanie nie rozpocznie się również tutaj i je tego potwierdzało, nie rozpocznie się w dniu, w którym poznamy nominowanych. I teraz pojawia się pytanie, czy dostaniemy jakiekolwiek karty związane z tymi nominacjami? Czy będą to ty nominowani, każda karta, żeby każdy zawodnik to dostał? W edycjach poprzednich zdarzało się tak, bo po prostu na przykład w FIFA 20 mieliśmy z czymś takim do czynienia. Mogliśmy trafić każdą kartę to ty nominowanych i one miały plus 1 do oceny ogólnej w stosunku do karty zwykłej. Nie był to jakiś bardzo duży upgrade, wręcz bardzo kosmetyczny. Natomiast pamiętam, że to wygenerowało mnóstwo okazji handlowych, więc jeśli zdarzyłoby się, że jej pójdzie tym samym tokiem postępowania i znowu dadzą tym wszystkim kartom taką kartę plus, tym wszystkim zawodnikom kartę plus 1, to wtedy naprawdę zwróćcie uwagę szczególnie na tych overallowych. Pamiętam jak na Humelcie dało się fajnie zarobić. Bo ludzie wystawiali go w scenach 87, w tym momencie, kiedy overale nadal leżą, o czym zaraz też porozmawiamy, to tego typu karty mogą być świetnym wyjściem, bo złapiecie je stosunkowo tanio. One w paczkach są tylko i wyłącznie przez ograniczony czas gry, wiecie o co biega, no i potem rosną rosną dużo lepiej niż karty złote, które lecą cały czas. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie gdybanie. Głosowanie startuje 10. Od 7 dostajemy wszystkie karty po kolei nominowanych. I pytanie, czy będzie się to wiąże, wiązać również, że ci zawodnicy tego typu karty, co dostał Hummels? Nie wiem. Mam nadzieję, że coś takiego się ukaże. To jest tylko wizualizacja, jak wyglądało to dwa lata temu, ponieważ rok temu od tego odeszli. Szybko jeden temat, o który większość z Was pyta, czyli. Czy brać karty na przykład z ligą pod rozbudowy, Czy to może odbić? Pamiętajcie, że rok temu nie było wymaganej karty z danej ligi, więc w tym roku może być, nie musi, może to różnie się zachować. Oczywiście rzadkie karty prawdopodobnie i tak pójdą w górę, ale to może nie być tak jak podczas było podczas Czarnego Piątku, że to poszło dwu, trzykrotnie do góry. Podchodziłbym do tego sceptycznie. Ja osobiście tego nie polecam i się w to nie zakopuję. Natomiast wiadomo, możecie na tym bardzo dużo wygrać, tak jak podczas Czarnego Piątku. Jeśli chodzi o ligi, tu może być troszkę inny rozkład, więcej kart będzie z Premier League, jeśli chodzi o to, Te zobaczymy, jak ta duża ostatecznie będzie wyglądać, pewnie przecieki też się będą pojawiać, ale takich wymagań jak konkretna karta z danej ligi w tego typu rozbudowach nie było. Wiadomo, w tym roku w Czarnym Piątku troszkę nam również zwiększyli, że zamiast chyba sześciu było osiem z danej ligi, czy coś takiego. Tutaj też to może różnie wyglądać, ale bierzcie to pod uwagę. Sam event Team of the Year nie jest jakimś długim eventem, w miarę szybko sobie z nim poradzimy, pewnie lekko ponad tydzień, natomiast patrząc na wyzwania, które dostawaliśmy w zeszłym roku, to wiadomo, wyzwania jakieś paczki, co, co jest normą. Dodatkowo na przykład był Luis Suarez Moments, wyszedł 22, czyli w pierwszy dzień. Frank Ribéry, który wyszedł również w piątek na samym starcie, więc dostaliśmy dwa mocne wyzwania. Zobaczymy, jak będzie w tym roku, pewnie też jakieś wyzwania o zawodników się pojawią więcej, będziemy wiedzieć, czym będzie bliżej, to powinny się przecieki pojawiać, bo w tej edycji nic bez przecieków się nie dzieje. Potem był jeszcze Boateng, oczywiście jakieś wyzwania rozbudowy, Cristiano Ronaldo, ten Cristiano Ronaldo, którego dostaliśmy flashbacka, również pojawił się równy tydzień po starcie eventu Toty. Patrząc dalej, no to jeszcze więcej rozbudów była ikona, natomiast w tym roku oczywiście z ikoną idziemy troszkę innym torem, troszkę inaczej te daty się układają, więc na to nie ma co patrzeć, że akurat wtedy była. Ikona jest obecnie, znika za jakiś czas i pewnie znowu jakaś się pojawi. O tym będziemy rozmawiać bliżej tego eventu, no i troszkę tych rozbudów, ale zobaczymy, jak to będzie ostatecznie wyglądać. Rozbudowy z konkretnych pozycji, w zależności, to już przy całej drużynie, chyba one się pojawiły, żeby Was nie okłamać dokładnie, jakby już cała drużyna w paczkach, w zależności, jak to wyglądało. Skład 83 również tu nie było żadnych ograniczeń ligowych, ale te 80 trójki, jako mogą skoczyć, chociaż wiadomo, jak one w tej edycji się zachowują, niby ok, ale jednak nie do końca. No i jeden chyba z najważniejszych tematów, o który byłem wczoraj pytany na streamie. Notabene, stream będzie również dzisiaj o godzinie, pewnie 21.00 czy coś 20.30, więc zapraszam na Twitcha. Kiedy kupić skład, jak do tego podejść, ewentualnie kiedy sprzedać skład, to jeszcze bardziej spędza wam sens powiek. Jeśli chodzi o ten event, jeśli chodzi o toty i tak dalej, była panika przed eventem. Potem wiele kart zaczęło wstawać. Oczywiście, próbowałem na streamie analizować dane karty, jak się zachowała, kiedy była niżej, kiedy wyżej, niemniej jednak trzeba przyjąć jedną rzecz. Mamy edycję, jaką mamy. Na pewno wiele osób będzie też trzymać paczki, ale to nawet nie o to chodzi. I jej w tej edycji. Wali przepotężni pakami. I słuchajcie, paczki lecą na potęgę. Nie mieliśmy nigdy do czynienia z czymś takim, żeby lightning rounds leciały nie tylko 19, 20, 21, tylko do północy, następnie w kolejny dzień w czasie dnia. I możemy już założyć, że ta edycja będzie inna, że toty mogą mocno poniszczyć rynek i poniszczyć ceny. Więc czy panika będzie większa przed toty, czy w czasie toty, no to zależy, jaka będzie panika, ciężko tak do końca wybiegać w przyszłość. Natomiast na pewno nie odpuszczą sobie paczek promocyjnych i będą nimi walić w opór, bo na tym po prostu mają zysk. Jeśli ja miałbym w tej chwili zakładając drogi skład, to ta liga weekendowa chyba bym się go pozbył. I siedział sobie ze spokojną głową, wiadomo, może okazać się, że coś Wam odleci, coś urośnie i chwilkę będziecie przyblokowani, natomiast osobiście sprzedałbym większość kart, które mam podczas tej teraz ligi weekendowej, jutro na przykład i tak dalej, tylko musicie tu założyć jedno, że jesteście w stanie poczekać, nie mieć kart i tak dalej. To jest bezpieczne podejście do całego tematu. Może być panika przed yy, tym po prostu eventem toty i wtedy będziemy rozmawiać, podobnie było podczas czarnego piątku i ta panika pewnie będzie, ale czy sam event będzie mocniejszy, no to wszystko wyjdzie w praniu. W tym roku doradzanie kupić teraz skład, czy kupić później, kiedy będzie tanie, jest bardzo ciężkie. Dlaczego? Ponieważ największe okienka mamy wtedy, kiedy jej zaskakuje, kiedy daje ikonę, kiedy daje jakąś paczkę z niespodzianką zaskoczenia kiedy jej potrafi nam dać, nie wiem, starej do paczek, kiedy cokolwiek się dzieje, kiedy paczkę z podglądem ostatnio wrócili wczoraj, przedwczoraj z paczką za 25 tysięcy, może znowu do tych paczek z podglądem wrócą. Więc jeśli chodzi o składy, jeśli chodzi o kupno, jest bardzo ciężko komuś doradzić najniższy punkt, bo jest bardzo dużo zmiennych i tak to wygląda. W teorii panika przed toty powinna być większa, więc sprzedaż składu teraz, podczas tej ligi weekendowej, mówię dzisiaj o piątku, ewentualnie jutro o sobocie powinna Wam wyjść na dobre i na zdrowe. Należy jednak pamiętać, że po Headlinersach będzie prawdopodobnie tydzień przerwy I jeszcze jedna liga weekendowa, która może te ceny również podnieść Tutaj mówię o weekendzie, teraz mamy weekend 7 8, 7, 8, 9, a wtedy 14, 15, 16 No i dopiero 21 są Toty, więc ten jeszcze następny weekend może też być w miarę zdrowy Ale no na bezpiecznie to najlepiej jest sprzedać kartę, chociaż wiem, że to nie jest żadna idealna rada Nie da się idealnie podejść Analizując kartę z tamtego roku, ta miała dostać, nie dostała Ta dostała, ale jednak była za droga Toty, na przykład przy Bruno Fernandesie ta karta znowu spadła, bo linki jest mnóstwo zmiennych, i takie chodzenie po rynku, kiedy to nie, rok w rok nie jest identyczny, jest bardzo ciężkie, żeby Wam doradzić. Dlatego, tak na bezpieczny ja postąpiłbym. To samo tyczy się inwestycji. Jeśli chodzi o wejście z inwestycjami w Toty, na pewno dałbym sobie dużo, a to dużo spokoju. Informy, wiadomo, są bardzo wysoko, natomiast na Toty prawdopodobnie będą olbrzymie okienka i nawet bardzo dobre SBC może nie przemóc tej ilości paczek, które dawali. Widzieliśmy to ostatnio podczas świąt i tak dalej, że oni ładowali tyle paczek, że nawet SBC, które się pojawiały codziennie, nie dawały rady podnosić tego rynku, więc jeśli będą działać dalej w ten sam sposób, no to raczej tutaj nie ma jakiejś wielkiej szansy, żeby to wszystko leciało w górę i lepiej chyba poczekać z inwestycjami do samego eventu, No to będę zobaczcie jak świetnie odbiły najtańsze ify wczoraj na Discordzie polecałem rano i są jeszcze jakieś miejsca, więc zapraszam, żeby po prostu złapać ify z Premier League najtańsze na nagrodach, ta inwestycja no nie podałem na odcinku, no ciężko było, bo na dobrą sprawę w nocy pojawiały się jakieś informacje że niby PIK ma być, potem to dementowali ostatecznie wyszła paczka 85+, no i to wszystko odbiło, troszkę szczęście, natomiast szczęście przy prawie zerowym ryzyku tak więc podsumowując, obecną sytuację na rynku i co można zrobić. Dzisiaj wieczorem wychodzi event Headliners. Zobaczymy, jak będzie wyglądał. Na pewno wchodziłbym również na niego z pieniędzmi, chyba że w coś zainwestowaliście w stylu karty. Z... Tak jak tu była mowa headlinersów. No tutaj jest zmienna jednak, kiedy oddają paczki, nadal nie wiem, wiadomo, materiał robi które z wyprzedzeniem, mają oddać do końca tego tygodnia. Nie oddali wczoraj, więc rynek zachował się naprawdę, to naprawdę świetnie. Patrząc jednak na całość tego wszystkiego, dzisiaj na event warto wejść z kasą. Zobaczymy, jak będzie wyglądał event, jeśli chodzi o te głosowania, czy tam jakieś dodatkowe karty dojdą, czy nie dojdą, jednak szczerze mówiąc, trochę wątpię, żeby doszły. Te, właśnie nominowane, tak jak był wtedy, Hummel, z sobą pokazałem. Natomiast, jeśli by to było, no to. Warto tutaj mieć to na uwadze, że te karty są świetne do zarobku i warto na nie zwrócić uwagę szczególnie w pierwszych minutach. Dlatego mówię Wam tak do przodu, bo nie jestem potem w stanie tego szybko Wam przekazać. Będzie stream o 21, więc też sobie porozmawiamy. Ja już tak na dobrą sprawę kończę wychodzenie z może nie do końca. Powiem wam, ile w te ponad tydzień zarobiłem. W ponad tydzień zysku tygodniowego wyszło 3 miliony 300 tysięcy. Pewnie to jest około 3 milionów czystych końców w tydzień na samych IFach. Dla mnie po prostu świetnie. Myślę, że będzie to w okolicach 3,5 milionów, bo jeszcze trochę kart zostało, jeszcze po klubie i tak dalej. Więc powoli wychodzę z tych kart i ta inwestycja jest na pewno udana. Natomiast chyba za długo przetrzymałem. Mogłem bardziej zdecydowanie z kart wyjść i ewentualnie ewentualnie uderzać w te ify po quick które czy tam po 11 tysięcy, które dzisiaj polecałem na Discordzie, natomiast no, no nie ma idealnego wyjścia no i tyle w sumie. Chciałem podsumować wam to tym, powiedzieć wam jak jak wygląda temat po prostu nominacji, które karty mogą być nominowane i czego możecie się spodziewać, które informacje tak na bieżąco tutaj podsumować. Myślę, że jutro będzie kolejny materiał w sobotę i wtedy będziemy wiedzieć cokolwiek więcej. Dodatkowy temat, który jeszcze chciałem wam pokazać, natomiast szybko to tutaj znajdę. Ktoś to wrzucał chyba Dong dokładnie Wrzucał informacje co nadchodzi, ma być w Lachowic, co mówiliśmy, ma być Zakaria w zadaniach, ma być Pajet w SBC i Klaus w SBC, więc zobaczymy jak ta liga francuska będzie się tutaj zachowywać, może być fajną ligą pod flipy. No i to wyzwanie, które już dostaliśmy, nie? dostaliśmy dzisiaj wczoraj o godzinie 19 w czwartek, więc zobaczymy jak to będzie ostatecznie wyglądać. Dzięki Ci za oglądanie, jeśli wytrzymałeś do końca to napisz co trafiłeś z paczki 85, pewnie zrobiłeś. Ja większość swoich paczek słuchajcie, trzymał na Toty, w Toty zrobimy sobie opening i wtedy wszystko podsumujemy. 是吗？